I proszę Państwa, chemia organiczna jest nauką eksperymentalną. Czyli na czym to polega, że nauka jest eksperymentalna? My wiemy, że dzisiaj teorię nauki w filozofii określa teoria Webera, która mówi, że co jest nauką. Jeżeli ja powiem, cząsteczki są piękne, czy to jest nauka? No czujemy, że to nie jest nauka, prawda? Ale mogę powiedzieć, związki węgla reagują z chlorowodorem. Niektóre związki węgla reagują z chlorowodorem. To już jest nauka, więc czym to się różni? A tenże Weber powiedział, że w nauce przedstawiamy pewne hipotezy. Co to jest hipoteza? Ano zdanie dowolne. Związki węgla reagują albo cząsteczki są piękne. Wobec tego nauka polega na falsyfikowaniu tychże hipotez. Czyli mamy pewną hipotezę. Ja teraz biorę po kolei różne związki, wkładam do kolby, patrzę, nie reaguje. O, reaguje z chlorowodorem. Prawdziwa hipoteza, prawda? A co z taką... Z takim twierdzeniem, cząsteczka jest piękna, nie da się jej sfalsyfikować. Czegoś, co nie da się sfalsyfikować, nie jest nauką. Czyli nauką są tylko te hipotezy, które dają się sfalsyfikować. Teraz jeżeli przyjrzymy się chemii organicznej, to można powiedzieć, że ona wychodzi od eksperymentów. Na przykład w sensie takiego weberowskiego podejścia, to nie. Wszystko zaczyna się od idei. Bo można powiedzieć, ktoś i chemik często tak powie, ba, w takich dyskusjach często coś takiego się słyszy, że on nie ma żadnej hipotezy. Wleje dwa odczynniki do kolby, wychodzi produkt, prawda? Nie, ale on wcześniej musi mieć ten pomysł. O, wcześniej musi mieć tą ideę, ten pomysł, tą hipotezę w tym miejscu. Robi eksperyment, produkuje pewne dane, które potwierdzają to albo falsyfikują. No i pojawia się kolejna hipoteza. Z tych hipotez tutaj, które krążą w tym pierwszym niejako cyklu ulepszonych, powstają teorie, modele, wnioski. To są te książki nasze, które po prostu opisują teorię chemii organicznej, można powiedzieć. Duży model. To wszystko jest modelem, to co piszę w tej książce. Jak gdyby. Czemu modelem? No bo znowu jak tam pisze, keton reaguje na przykład z aminą. No dobrze, a nie zawsze, bo czasem nie reaguje. Coś tam się dzieje, nie reaguje. I co wtedy? Ano model nie zawsze się sprawdza, prawda? Czyli to jest pewien model rzeczywistości. I wobec tego my krążymy, poprawiamy to, całe rzesze naukowców nad tym pracują, publikuje się w czasopismach. Czemu w czasopismach się publikuje te wyniki badań? Ano dlatego, że jest przyjęte, że dopiero jak my mamy taki artykuł w czasopiśmie opublikowany, czyli ktoś z innych naukowców jak gdyby podpisał się pod tym, pod recenzją, że to jest... zasługuje na publikację, no to wtedy publikujemy to jako te dane, jako raport taki, który korzystają następni. Następną rzeczą to, proszę Państwa, aż do roku 1828 sądzono, że chemia organiczna, czyli chemia związków węgla różni się od chemii nieorganicznej, hipotetyczną vis vitalis. Czyli była taka koncepcja, że tylko Bóg potrafi tworzyć takie związki. Czyli chemia życia, to co jest w organizmach żywych, człowiek nie jest w stanie czegoś takiego otrzymywać. W 1828 roku po raz pierwszy Wöhler przeprowadził taką reakcję, gdzie sól nieorganiczną przeprowadził w mocznik i co zrobił w sensie weberowskim? Sfalsyfikował hipotezę vis vitalis. Czyli utworzył podstawy eksperymentalnej chemii organicznej. Od tego czasu było jasne, że na Ziemi też można tego typu syntezy prowadzić. To jest tak, jak niedawno tworzy się taka nowa dziedzina, która nazywa się biologią syntetyczną, czyli już jest nieprawdą, że nie potrafimy tworzyć komórek. Dzisiaj jesteśmy w stanie syntezować komórki zupełnie na Ziemi, prawdziwe komórki. Craig Venter, słynny amerykański naukowiec, celebryta i playboy, prawda, który podróżuje sobie jachtem po świecie, a coś tam robi przy okazji, który opisał genom człowieka.
również stworzył syntetyczne komórki, syntetyczne bakterie całkowicie, gdzie po prostu włożyliśmy im materiał genetyczny i one pracują tak, jak kazaliśmy im, prawda? Czyli okazuje się, że człowiek może bardzo, bardzo dużo. Czy człowiek to dobrze spożytkuje? Proszę Państwa, tego nie wiemy. To nie są pytania do chemii. To są pytania do filozofii. Filozofia mówi, co my powinniśmy robić. Etyka na przykład. A chemia to jest czysto techniczna nauka. Ona zajmuje się w laboratorium wykorzystaniem wszystkich możliwych metod właśnie do otrzymywania na przykład związków węgla. Proszę Państwa, czy chemia organiczna jest ważna? I znowu trzeba powiedzieć, że jest bardzo ważna. Przyjrzymy się masę ostatnich nagród Nobla, to są z chemii organicznej. No akurat w tym roku nie, bo w tym roku były nagrody Nobla za metody mikroskopii, czyli możliwość oglądania układów białkowych na przykład. No to też jest bardzo ważne. To też jest układ w zasadzie organiczny, chemii organicznej, no ale nie taka sensu stricto, a tutaj są na przykład nagrody Nobla 2008 rok za reakcję metatezy. Co to jest reakcja metatezy? To jest transformacja takiej olefiny, czyli olefiny w związku o podwójnym wiązaniu, gdzie po prostu zamieniamy miejscami te podstawniki. Wyglądałoby, że to jest bardzo prosta rzecz. No ale co z tego, że jest prosta, jeżeli my tego nie potrafiliśmy robić. Wielu prostych rzeczy człowiek nie jest w stanie zrobić. Komórka człowieka działa idealnie w wodzie, prowadzi reakcje, wydajności tych reakcji są dokładnie takie jak trzeba. Stereochemia, takie jak potrzeba. A jeżeli ja bym teraz zapytał, no dobrze, to jest wiązanie, a co oznacza tutaj taki wężyk? Proszę spojrzeć, proste wszystko. A my jesteśmy chemicy na trzecim roku, wie ktoś, co znaczy taki wężyk? Widzimy? To są konwencje znowu. Bardzo wiele rzeczy musimy wiedzieć, tak jak mówiliśmy, z czego to wynika. Ano to wynika z umowy znowu, czyli coś takiego oznacza, że jest po prostu, że to jest tożsame, co jest tak plus tak. Czyli będziemy się o tym uczyli. Stereochemia jest określona przez właśnie taki tutaj typ znaczka. Jest wiele, wiele podchwytliwych niejako, czy ważnych takich konwencji, które musimy znać. Bo nikt później nie będzie tego mówił, tylko ktoś tak narysuje i sądzi, że wszyscy wiemy. A my często nie wiemy, bo już zgubiliśmy się w tej całej. To jest tak jak matematyka, słupki i tak dalej, czy szczególnie statystyka, prawda? Statystyka. Czemu statystyka jest taka trudna? No raz rachunek prawdopodobieństwa jest dosyć trudny, ale statystyka jest też bardzo trudna ze względu właśnie na symbole stosowane. Czyli to jest jak gdyby, ja w tej chwili kilka rzeczy chciałem pokazać, że ta chemia jest ważna. Nanorurki, fullereny, czyli to są takie jakby piłki, fullereny. Skąd ta nazwa fulleren? Kto wie? Za architektem, który brytyjskim, który tworzył takie kopuły po prostu. Stąd ta nazwa fullereny. Nagroda Nobla 1996 za otrzymanie takiego fullerenu i okazuje się, że my nie potrafimy do dzisiaj tak dobrze syntezować takich układów. Gdzie się syntezują same fullereny? Kto im powie? Gdzie po raz pierwszy znaleziono fullereny? No, pierwszy raz w przestrzeni kosmicznej odkryto przy pomocy metod takich spektroskopowych i tak dalej, analizując informację, która przybiega tutaj światłem do nas, a później i do dzisiaj wytwarzane są w łuku spawalniczym na przykład. Czyli w łuku po prostu się to syntezuje znacznie łatwiej niż metodami takimi czysto racjonalnymi w chemii. Nie potrafimy tego tak robić. Dzisiaj fulleren jest bardzo, bardzo tanie. Jeżeli kogoś interesują tego typu badania, to są właśnie takie sprawy, które zajmował się Maciek Serda w Stanach. Czyli wykorzystanie tych fullerenów do terapii na przykład przeciwnowotworowych, dołącza się do tego leki przeciwnowotworowe i to z różnych względów właśnie się sprawdza.
Czyli to też jest chemia organiczna. Czysty atom węgla łączący się ze sobą w postaci takich dużych tutaj układów. Dihydroksyaceton. Kto zna dihydroksyaceton? Każdy stosuje, szczególnie panie, bo on co? Samoopalaczem jest. Czyli ci, którzy lubią wyglądać na opalonych, no to sobie stosują, niejako manipulują, czyli leki to często można powiedzieć, że one służą do manipulacji tymże otoczeniem, czyli w jakiś sposób chcemy coś, kogoś zmylić, na przykład mikroorganizmy, a tutaj kogo mylimy? Na przykład panie, jak się poopalają w sztuczny sposób, to kogo mylą? Panów, lepiej wyglądają, prawda? A tak naprawdę to słońce nie muszą poświęcić tego czasu. Czyli to też jest chemia, tutaj wspiera w pewnym sensie taką manipulację, dihydroksyaceton. Tutaj są takie związki, które są stosowane jako środki ochrony roślin, czy na przykład DEET, czyli taki związek, który służy jako odstraszacz, repelent przeciw na przykład komarom. Cały szereg bardzo ważnych związków, a najważniejszą grupą są leki. Patrzcie, jeżeli się przyjrzymy temu związkowi, to jest Taxol. Tego oczywiście nie trzeba w ogóle pisać, ja to mówię informacyjnie w tej chwili, żeby pokazać, że chemia organiczna jest ważna, ciekawa, warto temu poświęcać czas. Jeżeli się przyjrzymy, to patrzcie, jak bardzo dużo, czyli takie klasyczne kreseczki tu są, to są oczywiście wiązania. Ale są też takie kreseczki, patrzcie, w postaci przerywanej. Są w postaci takich klinów zaczernionych. Co one ilustrują? Każda taka kreseczka ilustruje stereochemię. Czyli na każdym takim atomie możemy mieć co? Dwie różne stereochemie, dwa różne izomery. Zobaczymy potem, cokolwiek by to nie znaczyło. To oznacza, że otrzymanie czegoś takiego jest nieprawdopodobnie skomplikowane w laboratorium. Okazuje się, że CIS właśnie produkuje tego typu związki, szczególnie ten tutaj fragment, o taki duży. A ten lek po raz pierwszy był wykorzystany jako środek przeciwnowotworowy w terapii piersi u kobiet i żeby go otrzymać, to trzeba było położyć pokotem jakiś gigantyczny fragment lasu cisowego i zedrzeć korę z tych wszystkich drzew i uzyskać minimalne ilości tego leku. Potem nauczyliśmy się syntezować tego. Czyli, proszę Państwa, leki to jest może to jedno z najważniejszych zastosowań chemii organicznej. Organik syntezuje dzisiaj leki i my dzisiaj umiemy to syntezować. Oczywiście też często z produktów naturalnych. Co to w ogóle jest lek, jeżeli zapytam się, co to w ogóle jest lek? Proszę spojrzeć, jeżeli tutaj zobaczę, jest taki parament LD50. Co to jest LD50? To on pokazuje mi, jakie muszę mieć stężenie, żeby 50% populacji, na przykład LD to jest dawka letalna, na przykład szczurów umarła. Czyli mam jakąś grupę badawczą, daję tam ten kontrolny związek i patrzę, kiedy, przy jakim stężeniu połowa tej populacji umiera. I to jest właśnie to LD50. Z tego wniosek, że co? Im jest większa wartość, tym mniej toksyczny dany związek. Proszę Państwa, jeżeli my się tutaj przyjrzymy, to kofeina, proszę spojrzeć, 137-250 mg na kilogram. Kofeina, każdy rano kawę lubi sobie wypić. No nie każdy, ale wiele, prawda, osób. DDT. DDT, słynny związek, który całkowicie zakazany w większości krajów, służący, on służy jako trucizna na owady, selektywna trucizna na owady. Proszę spojrzeć, ile 300. On jest mniej toksyczny niż kofeina tak naprawdę w ludzkim organizmie. Oczywiście, proszę Państwa, ja nie chcę twierdzić, że to jest korzystne, że DDT tu sypiemy albo coś. Jestem daleki od tego, ale proszę spojrzeć, jakie są tutaj paradoksalne te wartości. Taxol tutaj będzie gdzieś koło 20. Najbardziej toksyczny związek ze wszystkich. A lek? Czemu? Bo leczenie polega na tym, że chcemy zatruć
na przykład te komórki nowotworowe, a ten człowiek, co te komórki gdzieś tam ma, to żeby jeszcze przetrwał. Tych komórek nowotworowych jest mniej w stosunku do wszystkich, więc mamy nadzieję, że on przetrwa. Ba, nowoczesne leki powinny dążyć do tego, żeby znaleźć właśnie te komórki, a nie inne. I jeżeli jeszcze pozwolę sobie dwa słowa o takich paradoksach, bo chemia się nie cieszy dobrą opinią. Ja wiem, że tu jest dość dużo ludzi, ale niekoniecznie studenci tak licznie będą tu przychodzić na kolejne wykłady, bo zawsze ten entuzjazm maleje w czasie, więc chciałem pokazać coś, co każdy student chemii też warto, żeby wyniósł ze studiów. Mianowicie, jeżeli się przyglądamy, to stereotyp mówi co, że chemia truje, prawda? I tu mamy coś takiego. Idzie Skłodowska i idzie kolega, mówi dziękujemy pani Skłodowska, ciasto było przepyszne. A Skłodowska mówi sama chemia, prawda? Czyli co? Dzisiaj jak mówię, sama chemia to jest, prawda, pejoratywne. Oczywiście to jest guzik, prawda, bo gdyby nie chemia, to nie mielibyśmy nawozów, czyli w ogóle daleko nie bylibyśmy w stanie wyżywić świata składającego się z 7 miliardów ludzi. Zapomnijmy o tym. To chemia doprowadziła do syntezy amoniaku, który nam daje sztuczne, w Polsce się mówi sztuczne, a po angielsku po prostu nawozy. Już samo słowo sztuczne jest czymś pejoratywnym, bo sztuczne tylko kawałeczek do czego? Do wynaturzone. Czyli to prawdziwy nawóz jest ok. No ale niekoniecznie wcale tak bywa. Jeżeli popatrzmy na przykład slogan, stereotyp, mit. Chemia żywi, leczy, ubiera, buduje. Co to jest? To mi powie. Nikt mi pewnie nie będzie w stanie zgadnąć, co to jest. To jest nalepka na zapałki z czasów powojennych. No i czemu tu pisze? Chemia żywi, leczy, ubiera, buduje. Można się zastanowić. Co to jest? Slogan, stereotyp, mit? No wiadomo, to można powiedzieć slogan, bo to jest jakaś reklama. Ale po co chemię reklamować, można powiedzieć? Czemu chemię reklamujemy? Ano, zapałki to był tak zwany monopol zapałczany. Dlaczego monopol? Państwo to już ma to do siebie, że lubi wszystko monopolizować, co daje duży dochód, prawda? Czyli sprzedajemy papierosy, alkohol, pobieramy jakieś akcyzy, bo to jest świetny biznes, prawda? Dawniej państwo w ogóle to produkowało, żeby był jeszcze lepszy biznes. Ale dzisiaj mówi, dobrze, człowieku, rób to, ale ja biorę od tego ileś tam procent podatku. I tak samo zapałki. Zapałki były świetnym biznesem, ponieważ dużo ludzi paliło, potrzebowało korzystać z zapałek. Zapałki były stosunkowo łatwe do zrobienia, więc dawało duży dochód, więc tylko państwo mogło zapałki produkować. I oczywiście nie tylko wcale w Polsce. To było, tak było wszędzie, prawda? Z tego względu, że to był dobry biznes. Oczywiście, czy dzisiaj zapałki są jeszcze dobrym biznesem? No gdzie tam? Dzisiaj zapałki, zapomnijmy o tym, wyszło z użytku. Albo mamy zapalniczki, albo już większość ludzi, bardzo mało ludzi pali papierosy w tej chwili, a zapałki głównie potrzebujemy do palenia papierosów. I to jest reklama chemii. Czemu znowu chemię reklamujemy? Ano wiele zakładów chemicznych po wojnie nie, było też państwowych, więc to też jest reklama niejako to, co państwo zrobiło. Proszę Państwa, DDT, fakty i mity. Czyli widzieliśmy tam, że de facto DDT to ma najniższy LD50, najmniej toksyczny ze wszystkich tych związków, z leków i tak dalej. Czyli jeżeli się przyjrzymy, Miller, szwajcarski chemik w 1948 roku dostał Nagrodę Nobla właśnie za opracowanie tego DDT. Oczywiście mitem jest to, że to jest największe zagrożenie, z jakim moglibyśmy się w ogóle spotkać. Jeżeli się przyjrzymy, tutaj jest książka Rachel Carson, czyli można powiedzieć przykład wolnomyślicielki, kobiety, która walczyła o właśnie w takich frontach genderowych, można by to dzisiaj określić. W 1940 roku opublikowała taką pracę Silent Spring. W tej pracy napisała, że jak ona się budzi rano, to nie słychać w ogóle śpiewających ptaków na zewnątrz, bo wszystko to zostało wytrute właśnie przez DDT, jak gdyby przez te środki ochrony roślin. To jest nieprawda, bo DDT w ogóle nie działa toksycznie na organizmy ptaków, czyli mógłby tam nie wiem ile spożyć tego DDT i nic by im się nie stało.
Tutaj jest już profesor Uniwersytetu San Jose State University w Stanach, który przeprowadził taki eksperyment, mianowicie on, o tutaj co jest, to kiepsko widać, ale trzyma taką łyżeczkę, mianowicie co tydzień brał jedną łyżeczkę DDT, zjadał. Dożył 81 lat i zginął na zawał serca w czasie wspinaczki na jakąś wysoką górę. Czyli nawet takie duże dawki DDT też mu nie zaszkodziły. Oczywiście ja nie jestem absolutnie tutaj jak gdyby zwolennikiem tego, że DDT jest super związkiem, aż mamy go byle tam wysiewać. Nie, nie na tym w ogóle sprawa polega. Tylko chodzi o to, że DDT uwolniło świat od komarów i te kraje, gdzie zabroniono DDT, mają gigantyczne problemy z malarią, bo komary przenoszą malarię i nie ma nic do dzisiaj, co pozwoliłoby nad tymi komarami zapanować. Na przykład w Brazylii teraz powstała ta choroba Zika, w telewizji pokazują, przepraszam bardzo, i bardzo, bardzo różne inne toksyczne wirusy przenoszą komary. Nie ma, jedynym środkiem, który tak naprawdę działa na te komary, to jest właśnie DDT. Tutaj jest pokazane właśnie, że te kraje, gdzie wprowadzono, czyli w Ekwadorze dopuszczono DDT, o 70% zmalała zachorowalność na malarię. I tutaj DDT story, czyli w Nature opisane, Nature to jest Biblia nauki, gdzie co pokazane jest, że w tej chwili powstał taki pomysł, że nie sieje się tego DDT wszędzie, ale na przykład zabezpiecza się namioty czy te siatki w oknach DDT, tak żeby te komary po prostu nie potrafiły przez te siatki przejść do środka. Co się stało? Okazuje się, że komary są jeszcze mądrzejsze, bo każdy, kto zna komary, a komary go gryzą, to wie, że kiedy komary gryzą, szczególnie wieczorem, jak słońce zachodzi, prawda, i rano jak schodzi. No więc komary, ponieważ nie mogły się dostać do środka, to teraz cały czas gryzą, prawda, na zewnątrz, bo też muszą jakoś przeżyć, czyli one też wymyśliły pewną strategię ewolucyjną. Dalej, proszę Państwa, tu pokazałem tą część dotyczącą leków, bo ona jest najciekawsza. Warto się tym zainteresować. Jeżeli ktoś jeszcze nie znalazł swojego miejsca w chemii, to jest jedną z najbardziej fascynujących tematów chemii. Więc chcę to powiedzieć, bo mam teraz dużą widownię i dotrze to do wielu z Was, że warto właśnie ten kierunek obrać. To jest bardzo, bardzo przyszłościowy również w Polsce, gdzie też na pewno lekami będziemy się zajmować w większym stopniu. Ale chemia organiczna to jest również in silico, tak jak mówię, chemoinformatyka to są te narzędzia do projektowania, czyli tutaj na przykład mamy pokazane te duże powierzchnie, co to są, to jest receptor, białko, a w środku jest dopasowany o jakiś taki model cząsteczki, wszystko to są jak gdyby modele odpowiednio dokładnie zrobione, nie już w takiej postaci, bo chemicy od dawna wiedzieli, że potrzebne im są modele, tylko w pamięci komputera i takimi rzeczami również zajmujemy się. Paf, koniec, przechodzimy do chemii organicznej typowej. Definicja chemii organicznej, czyli co to jest chemia organiczna? Prosta definicja, chemia związków węgla albo chemia węglowodorów i ich pochodnych. Dwa typy, dwie różne definicje, od razu popatrzymy na jakie są problemy. Przypuśćmy, chemia związków węgla, a na przykład kwas węglowy, to jest chemia organiczna? Bardziej chemia nieorganiczna, czyli widzimy, że ta chemia wymyka się spod tych definicji nam. Nie jest tak łatwo jak w matematyce coś zdefiniować albo w fizyce. Chemia węglowodorów i ich pochodnych. Węglowodorów, czyli to są co związki, gdzie mamy tylko węgiel i wodór i ich pochodnych. Za chwileczkę zdefiniujemy, co to są pochodne i tak dalej dokładnie. Czyli możemy w dwóch takich krótkich jak gdyby definicjach zawrzeć, opisać przedmiot badań chemii organicznej. To jest bardzo ważne. Chemia organiczna. Częste pytanie. Co to jest chemia organiczna? Chemia związków węgla lub alternatywnie chemia węglowodorów i ich pochodnych. No ale jeżeli ja bym teraz chciał fulereny, to co? Fulereny nie są węglowodorami, prawda? A są przedmiotem badań chemii organicznej. Czyli nie ma takiej po prostu stricte rozdziału i coraz trudniej o ten rozdział pomiędzy chemią organiczną a chemią nieorganiczną, podobnie jak pomiędzy fizyką a chemią, prawda? Co to jest fizyka?
a co to jest chemia. I w zakładach fizyki, i w zakładach chemii macie na przykład krystalografię. Czy to jest ta sama krystalografia? Ta sama krystalografia. Bardzo trudno znaleźć różnice. Oczywiście takie różnice są, nie mamy teraz czasu dyskutować, można się zastanawiać, czym się różnią chemia od fizyki, ale generalnie tak samo tutaj nie zawsze to jest proste do ustalenia. Chemia organiczna to chemia, proszę spojrzeć, w tej chwili to jest 150 milionów związków jest opisanych, około 150 milionów związków. To jest jeszcze stary slajd, ta liczba co roku się zmienia. Ona się co roku zmienia, ponieważ badania chemiczne są jak gdyby absolutnie uzależnione od tego, że ja wiem, jakie związki zostały wcześniej syntezowane, to te związki są bardzo dobrze, bardzo dobry sposób w literaturze opisane, na przykład w bazie danych Ballsteina dawniej, a dzisiaj tą bazę przejął Reaxys. I możemy w bardzo łatwy sposób przeszukiwać tą przestrzeń chemiczną, to co na początku mówiłem, że wszystkie związki tworzą tak zwaną przestrzeń chemiczną. Chemia nieorganiczna 150 tysięcy, dużo, dużo mniejsza liczba związków niż chemia organiczna. Oczywiście tam również następuje eksplozja tych związków, coraz więcej, mamy nowe metody badawcze, one ułatwiają, można powiedzieć, identyfikację tychże wszystkich związków, więc stąd coraz większa liczba tych związków jest dostępna. Proszę Państwa, wzory cząsteczkowe, wzory cząsteczek organicznych i wzór cząsteczkowy, wzór empiryczny, czyli to jest znowu coś, co jest historycznie uwarunkowane, czyli dawniej można było określić, przeprowadzając tak zwaną analizę spaleniową, zawartość węgla, wodoru w cząsteczce, czyli spalaliśmy próbkę i mogliśmy określić, jaka jest procentowa zawartość w cząsteczce tychże pierwiastków. Proszę spojrzeć, że jeżeli my chcielibyśmy policzyć teraz, jak to się przekłada na wzór cząsteczkowy, te procenty, no to musimy wykorzystać masy cząsteczkowe. Czyli jeżeli wezmę Cx, tak, Hy, Oz, prawda? Czyli chcę uzyskać taki wzór jak po prawej stronie, to muszę powiedzieć, że x to co to będzie? To będzie co? Masa cząsteczkowa węgla, czyli to jest ile? 12 razy x, czyli x razy 12 podzielone przez masę cząsteczkową całej cząsteczki, prawda? O, to będzie się równało masa cząsteczkowa całej cząsteczki. No bo to da nam procentową zawartość atomu węgla. Teraz, jeżeli ja będę y, to co się będzie równało? To się będzie równało y razy ile? 1, bo masa cząsteczkowa wodoru jest 1, podzielona przez ile? Przez masę cząsteczkową. Proszę Państwa, jeżeli to podzielimy stronami, to otrzymamy co? Że x do y to się równa x razy 12 podzielone przez y razy 1. I w ten sposób możemy masy cząsteczkowe nam się skrócą. W ten sposób możemy odnaleźć co? Stosunek x do y. Czyli na przykład założyć, że x będzie równe 1, no to czemu będzie równe y? Proszę spojrzeć, czyli zakładamy, że liczba atomów węgla będzie równa 1. Ile wtedy będzie równe y, czyli liczba? Identycznie dalej możemy poprowadzić obliczenia dla atomów tlenu i otrzymujemy, że wzór cząsteczkowy CH2O. Czyli cały szereg takich wzorów, czyli CH2O n razy wzięte, spełnia właśnie wyniki takiej analizy empirycznej z laboratorium. Czyli nie jeden związek, a cały szereg związków spełnia właśnie wyniki tej analizy elementarnej. W szczególności na przykład CH2O, czy my jesteśmy w stanie
tego jakiś ułożyć związek, taki żeby, czyli tutaj piszemy wodór, tlen, co to jest za związek? No, CH2O, aldehyd mrówkowy, prawda? Aldehyd mrówkowy, jako pierwszy. Dalej, jeżeli weźmiemy N równe 2, C2H4O2, kwas octowy. Dalej, N równe 6, C6H12O6, glukoza. Widzimy, że te wzory cząsteczkowe, które są tutaj, to one nam jeszcze nic nie mówią tak naprawdę. Nie jesteśmy w stanie wiele tu odróżnić. Czyli taki wzór empiryczny charakteryzuje nam bardzo wiele różnych związków, które mogą właśnie odpowiadać tym wzorom. Wzór cząsteczkowy z kolei charakteryzuje nam, można powiedzieć, kompozycję, prawda, czyli skład cząsteczki. Tu uwidacznia się jakby taka dychotomia, czyli z jednej strony mamy związek chemiczny, prawda, związek chemiczny, którym w chemii określamy wszystko, bo czy o cząsteczce powiemy związek chemiczny? Powiemy. Chemik powie, to jest związek chemiczny, ale tak naprawdę to jest cząsteczka. Czym jest cząsteczka? Cząsteczka jest pewnym modelem. Czy my mamy na przykład cząsteczki w takim świecie eksperymentalnym kiedykolwiek? Bardzo rzadko, ale mamy. Jaką na przykład cząsteczkę widzimy i od XIX wieku można ją było oglądać? Pojedyncza nić DNA jest widoczna pod zwykłym mikroskopem. Pojedyncza molekuła. Dlatego w chemii nie ma do dzisiaj definicji dobrej związku chemicznego. Związek chemiczny to może być molekuła, ale to może być też substancja, ta, którą z danej molekuły jak gdyby otrzymuje przez multiplikację w rzeczywistości takich cząsteczek. To nam właśnie pokazuje coś takiego. Tutaj mamy co? Właściwości substancji. Zmierzyłem właściwości substancji. Czyli wziąłem ją, spaliłem i zobaczyłem, ile z tego dostanę węgla, ile wodoru. I przekładam to na wzór cząsteczkowy. To jest opis w pewnym sensie czego? Tej cząsteczki. To się wydaje banalne, a proszę Państwa, nie jest banalne, jak dalej zajmujemy się taką analizą właśnie układów chemicznych. Czyli wzór cząsteczkowy, no też nam jeszcze niewiele mówi. To jest jak gdyby relacja taka, że jeden wzór empiryczny generuje wiele różnych wzorów cząsteczkowych i wiele różnych substancji, wiele różnych molekuł tych substancji. Wzory strukturalne. A wzory strukturalne to jest coś, co dopiero, proszę Państwa, pokazuje mi, jak te cząsteczki są zbudowane. O, proszę spojrzeć, to jest to na przykład, prawda? Czyli co? Formaldehyd. Wzory strukturalne znowu rysowane są w bardzo różny sposób. Czyli są różne konwencje, innymi słowy mogę powiedzieć, prezentowania związków organicznych. Takie dawniej stosowane, one jak gdyby pokazują nam pełną strukturę, ale daleko odbiegają od rzeczywistej struktury cząsteczki, bo jak przyjrzymy się tym cząsteczkom, to patrzcie, że przeważnie tutaj mamy jakie kąty, jak patrzymy na to, jaki tutaj jest kąt? 120 stopni. A czemu? Bo to jest rzut. Oczywiście tak naprawdę to wiązanie wcale nie jest 120, ale to są pewne rzuty tych po prostu, tych kątów w przestrzeni. I przeważnie takie wzory nieco lepiej obrazują nam budowę cząsteczki. Ale ja się teraz pytam, proszę mi powiedzieć, narysuję trzy takie struktury. I teraz jaka jest różnica? Tutaj konwencja decyduje, co jest równe. Czyli proszę Państwa, jeżeli my piszemy w taki sposób, te trzy takie kreseczki, jak ja będę rysował, to znaczy identyczność od matematyki, prawda? Taka relacja identyczności. To się równa co? Przyjęliśmy, o proszę spojrzeć, czemu tak, że tutaj podstawnikiem, za chwileczkę się dowiemy, co to jest podstawnik, jest grupa CH3. No takie, to się równa czemu? O, tutaj jeszcze
co potrzeba? I wodór. CH3, przepraszam. Wodór, 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 wodór. A tutaj co to jest? CH3, CH3, CH3+. A czemu tak jest? To im powie, dlaczego takie narysowałem tutaj teraz, że to odpowiada temu, to odpowiada temu. Dlaczego tak jest? No, śmiało. Zawsze lepiej się prowadzi wykład, jak mamy taką rozmowę, a studenci też myślą. Czemu tak jest? Musiałoby tak być? Proszę Państwa, bo się tak umówiliśmy. Tak się umówiliśmy. Czy to jest cząsteczka organiczna, co tu narysowałem? A gdzie tam? To jest pewien model, jeszcze dwuwymiarowy. Cząsteczka w ogóle tak nie wygląda. Nawet ona tak nie wygląda, jak tu mam. Nawet tak, jak z komputera wymodelowana. Ona w ogóle tak nie wygląda. To jest pewien model. Pewien model, który my tworzymy, żeby opisać rzeczywistość. Takie modele dwuwymiarowe nam po prostu łatwiej nam jest dyskutować, bo jak zaczęlibyśmy to wszystko rysować w postaci modeli trójwymiarowych, to już zginęlibyśmy na pierwszym etapie. A to jest łatwiej. Okazuje się, że da się chemię organiczną przedstawić w postaci takich uproszczonych modeli. Niekoniecznie musimy aż tak daleko sięgać. Czyli to są pełne, to są takie skondensowane formy. One są w tej chwili bardzo różny sposób rysowane. Czemu na początku tak rysowaliśmy? No, możliwości druku były bardzo kiepskie, czyli co? Zecer składał to, na początku w ogóle w tekście pisaliśmy, czyli w ogóle inaczej, na przykład w ten sposób, że CH3, o, CH3, C i tak dalej, na przykład w ten sposób, żeby to było liniowym wyrazem, który można było wydrukować w postaci tekstu zwykłego. Też jest taki typ przedstawiania wzorów chemicznych. Bo żeby w taki sposób narysować cząsteczkę, to co, czy wystarczy nam edytor na przykład tekstu jakikolwiek? No nie, co musimy mieć? Musimy mieć specjalistyczny program do rysowania cząsteczek. Czyli musimy po prostu mieć specjalny software, żeby narysować taką cząsteczkę. A najczęściej właśnie przedstawia się w takiej formie uproszczonej. Nazewnictwo. Następna rzecz, o której tutaj też dwa słowa w zasadzie chciałem poświęcić. W chemii oprócz nazewnictwa systematycznego, które zostało wprowadzone przez UPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, UPAC, która publikuje, stara się publikować definicje wszystkie, konwencje i tak dalej, to jeżeli się przyjrzymy, możemy mieć taką cząsteczkę. Skąd się bierze ta tendencja w chemii organicznej do nas bardzo prostych? Jeżeli byśmy chcieli nazwać ten związek, to patrzcie, jaka to jest nazwa. Czy to jest przyjazna dla nas nazwa? Gdzie tam, proszę Państwa? To jest nieprawdopodobnie nieprzyjazna nazwa, którą trudno nawet sprawdzić pod względem poprawności. Wobec tego ktoś, kto by coś takiego syntezował, to powiedziałby, dobra, nazwijmy to akademian, prawda? Bo przypilnuje takiego na przykład studenta tutaj w czapce. Takie pięć kółek olimpijskich, olimpiaden. Z drugiej strony nazwy zwyczajowe są też niewygodne, bo owszem, ten, kto to syntezował, to wie, że tak to nazwał, a ci inni, póki związków mamy 100-200, to jest fajnie, jak mamy związków 150 milionów, to proszę Państwa, tracimy kontrolę nad tymi nazwami. Dopiero komputer znowu nam tą kontrolę przywrócił, bo wklepiemy olimpiadę, baw, nawet do Google'a i za chwileczkę wiemy, co to jest. Wobec tego mamy nomenklaturę, znowu ja tu podaję tylko najbardziej podstawowe reguły. Nomenklatura, czy to jest rzecz istotna? Trzeba powiedzieć, że całe lata była bardzo istotna, bo umożliwiała chemikom konwersacje na przykład z bazami danych typu książkowego, czyli na przykład z Bilsteinem, gdzie nazwa musiała być poprawnie sformułowana. Ale dzisiaj jak mamy komputery i to komputery, które już nauczyły się pewnej elastyczności w postaci tak zwanej ontologii chemicznej, czyli one przyjmują wszystkie nasze niedokładności. Wiedzą, że człowiek to jest taki niedoskonały
twór, który za bardzo nie chce mu się pamiętać, jak to wygląda, więc czy on napisze na początku, czy na końcu ten człon nazwy, to z tym sobie poradzi komputer. Czyli to nazewnictwo straciło trochę na znaczeniu dzisiaj. My możemy w różny sposób wprowadzać cząsteczki do edytorów molekularnych, czy do baz danych, ale generalnie to są dwa typy nazewnictwa. Nazewnictwo racjonalne, systematyczne, właśnie stworzone przez UPAC, i zwyczajowe, ten akademian, olimpiaden i tak dalej, bardziej czy mniej, mniejszym stopniu intuicyjnego rozpoznawania tychże związków. I teraz, jeżeli weźmiemy tą racjonalną, systematyczną nomenklaturę, to tutaj mamy dwa znowu takie podstawowe typy. Znowu ja tutaj, proszę Państwa, omawiam filozofię bardziej nazewnictwa niż takie szczegóły. Nazewnictwo można by porównać do ortografii, prawda? Uczymy się pewnych zasad ortografii. Jak ktoś napisze coś nieortograficznie, to w wielu przypadkach nie stanowi to różnicy, czyli generalnie jesteśmy w stanie znaleźć ten problem, o co chodzi. Nie ma, ale czasami są dwa słowa, które na przykład może i może przez RZ i Z z kropką co innego całkiem znaczą, prawda? Więc nadawca komunikatu może być źle zrozumiany. I podobnie tutaj. To nazewnictwo to są po prostu reguły typu ortografii chemicznej. W sumie trudne w całości do opanowania. A taką ideologię każdy powinien wiedzieć, prawda? Każdy powinien znać. Czyli podstawnikowa, gdzie wyróżniamy takie elementy tego nazewnictwa, jak rdzeń. Rdzeń, czyli pokazuje mi, można powiedzieć, łańcuch węglowy, prawda? Przedrostki i lokanty. No, zobaczymy, co to jest za chwileczkę. Liczby określające wielkość i sposób połączenia pierścieni, afiksy uwielokrotniające. Takie elementy w nazwie możemy wyróżnić. I w szczególności posługuje się takimi kategoriami jak podstawnik. Za chwileczkę to sobie zdefiniujemy, bo to jest to, co tak naprawdę nam tutaj jest potrzebne. Nazwy nie będą krytyczne dla zrozumienia chemii organicznej. Ktoś, kto nie zna nazw, też może bardzo dobrze chemię organiczną opanować. Grupa charakterystyczna, hierarchia grup i grupa główna. Oraz grupowo-funkcyjne. To jest po prostu nieco inny typ, bardziej skomplikowany nazewnictwa. Czasami nam na przykład łatwo nazwać w ten sposób, na przykład powiedzieć keton metylowo-etylowy, zamiast pojedynczego takiego bardzo hardcore nazwy jupakowskiej, to czasami jest łatwiej nam coś w inny sposób ze względu często historycznego, albo w ogóle ta nazwa lepiej brzmi, bo nazwy niekoniecznie brzmią dobrze te, co ułożymy je postaci czysto chemicznej. I proszę Państwa, jeżeli się przyjrzymy aceton, ta nazwa aceton, co to będzie? To jest oczywiście nazwa zwyczajowa, nazwa systematyczna, raz, dwa, trzy, propanon, i nazwa grupowo-funkcyjna, keton metylowo-metylowy, prawda? Dwie grupy metylowe. Patrzcie, nie napisane nic jest, czyli co? Taka kreseczka zakończona bez żadnego tutaj liternictwa, co oznacza CH3. Podstawnik metylowy, czyli nomenklatura grupowo-funkcyjna, keton, co oznacza CO, C podwójne wiązanie tlen. Nomenklatura podstawnika, bo on oznacza właśnie taką grupę. Propanon, raz, dwa, trzy atomy węgla, etyl, metyl, propyl, za wszystko też taki slajd tutaj cykniemy, etyl, metyl, propyl. I nazwa zwyczajowa aceton. No, od dawna stosowana. Jaka ma zaletę aceton? No, bardzo często stosowana. Ale proszę Państwa, jeżeli my na przykład pracujemy w jakiejś firmie i ma teraz ktoś zamówić aceton, szef mu mówi, proszę zamówić aceton do firmy. I teraz on patrzy, mówi, nie ma acetonu, jest tylko co?
Mamy tylko propanon, prawda? Ktoś, kto nie jest chemikiem, z taką rzeczą sobie może nie poradzić. Dlatego chemik jest bardzo ważną osobą we wszystkich zakładach i to on musi decydować, bo on wie, że to jest to samo albo nie jest to samo. To on musi znaleźć teraz różne nazwy. Oczywiście ktoś, kto też nie jest chemikiem, to czuka, że są jakieś tam, prawda, takie same inne słowa, które zastępują aceton, inne terminy, ale to nie jest to, co właśnie. Teraz definicja znowu. Wychodzimy od definicji. Co to jest podstawnik? Każdy jednowartościowy atom lub grupa atomów, czyli na przykład, czy wodór jest podstawnikiem? Odpowiedź jest. Prawda? Podstawnik. Wszystko to, co ma coś takiego. Jednowartościowa grupa atomów, tak? Czyli tutaj może być co? Na przykład wodór, CH3, ale czy na przykład grupa karbonylowa jest podstawnikiem? Odpowiedź nie. Czemu? Bo ona ma dwa wiązania. Wszystko, co ma jedno wiązanie, jest podstawnikiem, czyli można inaczej powiedzieć, zastępuje wodór, prawda? Grupa charakterystyczna, określona grupa atomów, wszystko. Obejmuje zarówno podstawniki, jak i atomy zastępujące w związku kilka atomów wodoru, wymienione zarówno jako przedrostki, jak i przyrostki w nazwach. Czyli czy grupa karbonylowa jest grupą charakterystyczną? No i oczywiście, tak, jak najbardziej. To jest grupa charakterystyczna. Dowolna grupa atomów, taka jak sobie pomyślę, jest grupą charakterystyczną. Hierarka pierwszeństwa. Żeby utworzyć nazwę, to musimy wiedzieć, która grupa jest najważniejsza. To ja się pytam, która jest najważniejsza? No, która grupa? Czy kwas karboksylowy będzie ważniejszy niż na przykład chlorowce? Proszę Państwa, nie da się tego powiedzieć. Każda jest najważniejsza z jej punktu widzenia. To jak ja bym zapytał, czy pani X jest ważniejsza niż pani Y. Może dla mnie tak, ale po prostu nie da się tego określić, prawda, w jakiś tam sposób. Czyli generalnie rzecz biorąc, te musimy utworzyć pewne hierarchie wyboru najważniejszej grupy, prawda? Bo się ta grupa najważniejsza się nazywa grupą główną. Jak je utworzę? Tak, żeby dobrze się tworzyło nazwy różne. Czyli tak, żeby dobrze się tworzyły nazwy. To takie sobie w sposób arbitralny. Co to znaczy arbitralny? No, wybrany przeze mnie po prostu. Tak, jak uważam za słuszny. I właśnie hierarchia pierwszeństwa i grupa główna, czyli te kategorie pozwalają mi tworzyć nazwy. Czyli to jest filozofia ortografii w chemii organicznej. Filozofia tworzenia nazw. Inaczej filozofia nazewnictwa w chemii organicznej jest determinowana przez cztery proste tutaj terminy. Podstawnik, grupa charakterystyczna, grupa główna i rygory i reguły jej wyboru. Wszystko to potrzebuje do tworzenia poprawnych nazw związków organicznych. Grupy funkcyjne, proszę Państwa, są najróżniejsze grupy funkcyjne. Takie, które z reguły, dlaczego takie, a nie inne wybieramy? Bo grupa funkcyjna, po prostu to jest też troszeczkę inne tu pojęcie, z kolei determinuje mi reaktywność związku, czyli grupa funkcyjna, wyodrębniona część cząsteczki zawierająca pierwiastki inne niż węgiel i wodór lub zawierająca wiązania inne niż pojedyncze wiązania węgiel-węgiel, węgiel-wodór. Czyli grupa funkcyjna to jest pewien typ grupy charakterystycznej, prawda? Czyli alkany nie mają żadnych grup funkcyjnych. Czyli grupa funkcyjna, wyodrębniona część cząsteczki, która zawiera pierwiastki inne niż węgiel i wodór i układ inny niż wiązanie pojedyncze węgiel
węgiel, węgiel, wodór. Czyli w szczególności na przykład alkany nie mają żadnych grup funkcyjnych, ale alkeny już mają grupą funkcyjną alkenów, co jest podwójne wiązanie węgiel, węgiel. Alkinów, tak tutaj, potrójne wiązanie węgiel, węgiel. Znowu to są, proszę Państwa, definicje. Po co mi są potrzebne te definicje? Żebym później mógł w sposób biegły poruszać się po chemii organicznej. Proszę Państwa, tutaj teraz są po prostu różne grupy funkcyjne i każda taka grupa funkcyjna posiada swoją nazwę. Czyli alkan teoretycznie nie posiada żadnych grup funkcyjnych. Takie układy, które nie posiadają i zawierają tylko wiązanie węgiel, wodór, węgiel, węgiel, nazywamy alkanami. Alken, podwójne wiązanie. Wy to w większości znacie. Ja to szybko przelecę, bo to jest tylko dla porządku, ale to ze szkoły średniej też powinno być absolutnie znane, prawda? Musimy wiedzieć, o czym mówimy. Każda taka grupa, ja bym mógł tutaj za każdym razem charakteryzować, ale nie będę tego robił. Będę podawał jakby adres takiej cząsteczki, jego nazwa, prawda? Mieszka na ulicy Kościuszki, to ja powiem alken. Mieszka na ulicy na przykład Chorzowskiej, alkin. Aren, prawda? Układ cykliczny na przemian, podwójne, pojedyncze wiązanie. Aromatyczny układ jeszcze. Zobaczymy, co to dalej znowu oznacza. Jeszcze większa komplikacja. Halogenek alkilowy. Zawiera układ węgla połączonego z jakimś halogenkiem. Czyli na przykład chlorem, z chlorowcem. Alkohol. Grupa hydroksylowa. Końcówka ol, mówimy często. Na przykład butanol, propanol i tak dalej. Eter. Taki układ, gdzie tlen zastępuje mi atom węgla, czyli podwójne wiązanie. Amina, znowu układ, na przykład amina pierwszorzędowa NH2 jest podstawnikiem, pojedyncze wiązanie, tak? NH2 tutaj. Związek nitrowy, w ten sposób przedstawiamy, za chwileczkę powiemy sobie dlaczego. Związek nitrowy NO2, tiol albo tiofenol, jeżeli ma układ aromatyczny, albo sulfit, inaczej mówimy dzisiaj. Sulfotlenek, taki układ, który w ten sposób prezentujemy, czyli tlen połączony z siarką, czy jakby analog troszeczkę zbliżony do układu takiego węgiel-tlen. Aldehyd, prawda, też w zasadzie jasna sprawa, jak wygląda aldehyd. Grupa karbonylowa, mówimy. Karbonylowa, węgiel połączony z tlenem, inna nazwa, grupa karbonylowa, keton, atomy węgla połączone z grupą karbonylową, kwas karboksylowy, grupa hydroksylowa połączona z grupą karbonylową, ester, pochodna kwasu karboksylowego, gdzie co? Gdzie ten atom wodoru zastąpiony jest podstawnikiem alkilowym, amid. Zamiast grupy hydroksylowej mamy azot, czyli tak jak w aminie. Halogenek kwasowy. Zamiast grupy hydroksylowej mamy tutaj co? Fluorowiec czy halogenek. Bezwodnik kwasowy. Zamiast grupy hydroksylowej mamy tutaj co? Resztę drugą, taką symetryczną kwasu karboksylowego. Nomenklatura prostych łańcuchów, znowu to jest jasne wszystko, czyli co? Jeden, metan, etan, butan, petan, etan, propan, butan, petan, heksan, heptan, oktan, nonan, dekan, prawda, i tak dalej, odpowiednio dłuższe łańcuchy. Formalną strukturę mamy pokazaną. I dalej, przykłady takich wzorów w formie jakiej? Skondensowane i narysowane, czyli co tutaj będzie? Hekt, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery i tak dalej, odpowiednie układy aromatyczne. Ale jeżeli ja bym chciał pokazać teraz następną konwencję umowy, czyli węgiel pierwszorzędowy.
z definicji, proszę Państwa, z definicji to znaczy, że nie dyskutujemy. Po prostu tak się umówiliśmy. Trzeba to wiedzieć, tak jest. Z definicji. Węgiel pierwszorzędowy to taki, gdzie ten atom węgla łączy się z jednym pojedynczym węglem. Drugorzędowy łączy się z dwoma. Trzeciorzędowy łączy się z trzema. Czwartorzędowy, proszę spojrzeć, łączy się z czterema. Czyli pierwszo, drugo, trzecio i czwartorzędowy atom węgla. Czyli nazwa zależy od czego? Od tego, z iloma atomami węgla dany węgiel się łączy. Wybrane podstawniki, nomenklatura. Czyli jeżeli mamy taki układ, gdzie na końcu następuje rozgałężenie łańcucha, czyli tutaj to wiadomo, raz, dwa, trzy, to będzie, by był propylowy, czyli propan to jest układ taki parent, czyli tej nazwy podstawowej, propan, a podstawnik propyl, czyli zamieniamy an na yl, prawda, w podstawniku. Yl oznacza, że to jest podstawnik, czyli co oznacza, że ma jedną wolną wartościowość do wiązania. Izopropyl, izobutyl, sekundary butyl, drugorzędowy butyl, proszę spojrzeć, tu jest podstawnik, tert butyl, czyli czarną, tutaj co pokazali, wiązanie, niebieską, układ tychże atomów węgla. Izo to jest taki przedrostek, który pokazuje mi, co się dzieje na końcu, czyli na przykład, jeżeli rysuję jakiś długi, o, tak, i tu dokładam, to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, tutaj nie ma oczywiście raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, izo, heksyl, prawda? Odpowiednio na końcu musi być to rozgałęzienie. Na końcu rozgałęzienie to wtedy jest ten przedrostek izo. Sek, sekundary, drugiego rzędu, czyli drugorzędowy. Tert, trzeciorzędowy, raz, dwa, trzy, czyli trzeciorzędowe CH3. Tert butylowy. I proszę Państwa, nomenklatura. Czyli po pierwsze, znajdujemy najdłuższy łańcuch węglowy w związku, żeby nazwać. To jest najważniejsza rzecz. Najdłuższy, prawda? 9 to ile było? Non-an. Non-an będzie się nazywał. Czyli to jest pierwsza reguła. Szukamy najdłuższego łańcucha. Druga reguła. Ponumerować łańcuch poczynając od końca najbliższego pierwszemu podstawnikowi. Czyli możemy w tą stronę ponumerować, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Patrzcie, że to są te same związki, całkiem inaczej narysowane. To pokazuje, że chemia nie jest trudna, ale jest nieprawdopodobnie skomplikowana. Musimy teraz patrzeć, to są dokładnie te same związki, one się niczym nie różnią. Zostały tylko inaczej narysowane. Czyli pytam się, czy z tej strony, czy z tej numeru? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. A mam tak, żeby miał niższy lokant, czyli tą liczbę. Czyli oczywiście numeruję od tej strony. Jeżeli znowu następuje degeneracja tego, czyli z obu stron bym miał w tym samym miejscu podstawnik, ale inne inaczej podstawione, to muszę kolejną regułę, czyli jeżeli podstawniki występują w takiej samej odległości od obu końców, numerację należy rozpocząć tak, by uzyskać najniższą sekwencję liczb aż do pierwszej różnicy. Patrzcie, proste to jest? Proste, bardzo łatwo można sobie wytłumaczyć, ale trzeba siąść z kartką i zobaczyć, bo to nie jest tak, że ktoś teraz powie, on powie, tego nie rozumie. To nie ma nic do zrozumienia, trzeba siąść i to jest tak, dodawanie ułamków albo coś takiego. Prosta reguła. Jeżeli dwa łańcuchy posiadają jednakowe preferencje, wybrać należy ten o większej liczbie podstawników. I tu kolejna znowu reguła. Ja nawet ich nie będę dyskutował, tychże reguł, dlatego że nie mamy na to czasu, musimy się posuwać do przodu. Każdy sobie może to prześledzić. I generalnie zawsze powinna być taka sytuacja, że my jesteśmy w stanie uzyskać taką relację, że jest nazwa i tej nazwie odpowiada jeden ciąg znaków ASCII w komputerze możemy umieścić. Prawda jest taka, że do dzisiaj American Chemical Society i Bernstein, czyli Niemcy, Amerykanie,
te nazwy nie są idealnie takie same, że są kłopoty, że to nie jest tak, że to jest rzecz prosta. Ale czy to jest taka ważna rzecz? Odpowiem, nie, nie jest taka ważna. W końcu uzyskujemy nazwę na przykład takiego układu jak tutaj, tam trzeba pamiętać, że dalej wiązania podwójne mają na przykład preferencje przed pojedynczymi i tak dalej, są gigantyczne tomy książek, które opisują całą ortografię w cudzysłowie takiego nazewnictwa i na przykład odpowiadam, czy chloro, co to jest chlor, ale każdy chemik powinien wiedzieć teraz taką nazwę rozebrać na kawałki. Chloro to jest podstawnik, hydroksy to jest podstawnik, metylo, heks, metylo, to jest to podstawnik, heksen to co to jest? To jest rdzeń nazwy, czyli to jest ten główny układ. Dwa on, to jest co? Tutaj keton w tymże miejscu tejże nazwy. Czyli powinniśmy grupa główna. Lokan to są te numerki, podstawnik to są te pojedyncze tutaj. To są te grupy z pojedynczymi wiązaniami. Sprawy dotyczące nazewnictwa i teraz narysowaliśmy coś takiego i teraz pytanie, jak to nazwać. No ja tu już napisałem odpowiedź butylolit, ale ona wcale nie jest oczywista, więc narysujcie to sobie, zakryjcie nazwę i pomyślcie, skąd taka nazwa się bierze. Co tu jest grupą główną, a co podstawnikiem? No butyl. Butylo, czyli co? Butylo. Co to jest butyl tutaj? Podstawnik. A układ główny, grupa główna? Lit. Butylo, lit. Patrzcie, że to nie jest wcale oczywiste i to jest w wielu, wielu miejscach chemii organicznej, że niby wszystko gra, ale do końca nie jest to takie oczywiste.